Cześć, jestem Dawid Moczadło i chciałbym Wam opowiedzieć, co mnie bardzo jara i czemu ostatnio poświęcam cały mój wolny czas. Od kiedy pamiętam, chciałem zostać hakerem. To wyglądało tak cool, że siedzi sobie gościu w czarnym kapturze w nocy i hakuje banki. Ale dopiero niedawno dowiedziałem się, jak to zrobić. Znaczy, nie hakować banki, ale jak zostać hakerem. Etycznym hakerem. Chciałbym hakować. Chciałbym psuć różne rzeczy, jakieś aplikacje i jednocześnie zarabiać na tym. To, o czym mówię, nazywa się bug bounty. Są to takie programy, znajdujecie jakieś błędy bezpieczeństwa, zgłaszacie te błędy firmom, a firmy nagradzają was za to. Nie wiem, dają wam pieniądze, punkty reputacji, albo jeśli hakujecie linie lotnicze, to dostajecie darmowe kilometry do przelecenia. Okej. Ale jak można znaleźć takie programy? Od tego są platformy. Jest ich w tym momencie dosyć sporo i cały czas powstają nowe, ale są takie trzy najbardziej popularne. Jest to HackerOne, jest to europejski BugCrowd i Integrity. To są trzy główni gracze w tym momencie na rynku. Możecie sobie tam wejść i przejrzeć, jakie firmy prowadzą otwarty program Bug Bounty. Właśnie. Bo to nie jest tak, że wszystkie programy są publiczne. Część z nich jest prywatna i żeby się do nich dostać, musicie zostać zaproszeni. A żeby dostać zaproszenie, musicie mieć odpowiednią ilość punktów respektu, punktów swagu, które otrzymujecie za znajdowanie błędów. Prywatne zaproszenia można dostać też w inny sposób. Na przykład na platformie HackerOne możecie brać udział w CTF-ach, czyli są to z reguły zadania, aplikacje, które musicie zhakować i wydobyć z nich flagę. Zwykle jest to jakiś długi ciąg znaku. Jeśli znajdziecie tą flagę, wklejacie ją na stronie HackerOne i otrzymujecie za to punkty. Zależnie od trudności tych zadań, które rozwiązaliście, dostaniecie jakąś tam określoną liczbę punktów. Jeśli uzbieracie 26 tych punktów, to dostaniecie jedno prywatne zaproszenie. Celem są prywatne programy. W nich jest łatwiej znaleźć błędy bezpieczeństwa, bo mniej osób ich szuka. Do publicznych programów ma dostęp każdy. Wiele ludzi może sobie je przeszukiwać i szukać błędów. Jeśli chodzi o mój aktualny stan wiedzy, to umiem trochę, sporo jak na początek. Jestem w stanie samemu rozwiązywać różne CTF-y, ale brakuje mi samych skillsów szukania tych błędów. To znaczy, mam wiedzę, ale jeszcze samemu nie znalazłem tych błędów, o których czytałem. Moim celem na ten rok jest zarobienie czegokolwiek z bug bounty. I chciałbym co tydzień nagrywać filmik, w którym będę update'ował, czego się ostatnio nauczyłem, przeczytałem, jakieś fajne blogi, które znalazłem i co udało mi się zrobić, bo będę planował też rozwiązywać różne CTF-y w tym czasie. Na jeden tydzień chciałbym przeznaczyć około 5 godzin. Będę miał 5 godzin hakowania, robienia jakichś rzeczy i chciałbym się z wami podzielić z tym, pokazać całą tą drogę. I ewentualnie będę mógł pokazywać wam, jak rozwiązałem niektóre zadania albo co udało mi się zhakować. Więc jeśli jesteście zainteresowani tym, to zapraszam do oglądania, bo następny odcinek powinien już być, w którym zaliczyłem pierwszy tydzień i pokazałem, co udało mi się zrobić.